witam kolegów hodowców i koleżanki. Nagrywam ten filmik, ponieważ mam bardzo dużo telefonów od Was, jakie teraz robić te kuracje mamy, bo już wiadomo, gołębie zbliżają się do końca pierzenia. A więc tak, no u mnie już jest wszystko zrobione, ale trzeba zacząć teraz tą kurację właśnie od podania molika stop. Molik stop podajemy po 2 krople do dzioba. Ja tutaj właśnie mam, żeby zademonstrować, jak to wszystko zrobić, bo ta buteleczka wystarczy nam na około 250 gołębi. Tylko musimy to dobrze zrobić, to musimy otworzyć tego molika. Ja to otwieram później, ścinam tą górną zawleczkę aluminiową. O tak. I po otwarciu, na przykład biorę później ten zakraplacz i tu jest też bardzo ważne, żeby w tym zakraplaczu nie zrobić nie wiadomo jak dużej dziury, tylko uciąć samą końcóweczkę, żeby te krople nie leciały jakieś nie wiadomo jakie duże, bo jak się utnie tu za daleko, to później wszystko to wpada nam do środka. No i teraz ile potrzebujemy z tego molika, na przykład przelewamy sobie do tej buteleczki, niedużo, tą połowę czy ileś, i zatykamy. I później co nam zostanie po skończonym zakraplaniu gołębi, to przelewamy sobie z powrotem i to może stać, to się w ogóle ten molik nie psuje. Ja pokażę przykładowo, jak ja to robię. Na przykład biorę sobie gołębia. Ja przykładowego jakiegoś przygotowałem. Jak widać, u mnie gołąbki wypierzone są rewelacyjnie, świecą się, wszystko super. Na przykład o, ten gołąbek, on już jest, odrasta mu ostatnie pióro. 2, 4, 6, 7, 8, 9, odrasta mu ostatnie pióro. No ja zacząłem kurację, jak miały jedno do zrzucenia do końca, ale to nie przeszkadza, że musimy zacząć, jak one mają dwa pióra do końca. Nie, my możemy zacząć na przykład jak są całe wypierzone i to nie znaczy, że jak mają dwa pióra do końca, to my musimy tą kurację zacząć już. Czyli jak już nawet są wypierzone, to teraz spokojnie do grudnia musimy to zrobić. Ja to robię pierwsze, właśnie zaczynam od tego molika, łapię każdego gołębia. Cyk. Otwieram mu dziób i wpuszczam dwie kropki. Raz, dwa. I to spowoduje to, że wszystkie wewnętrzne nicienie, tasiemce, wszystko zginie. A jeszcze bardzo dobrze to działa, przez krwiobieg pozbędzie się wszystkich pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. Ale ja dla przyspieszenia jeszcze daję dwie kropelki tu i jedną kropelkę temu gołąbkowi daję na skórę, pach i palcem wetrę. To jest dużo szybciej i wtedy już mam spokój z piórojadami na pół roku. Dopiero jak nie pójdą do kabiny, wiadomo, że z kabiny przyniosą. Ale w sezonie lotowym też stosowałem raz molika, bo coś mi gołębie były podejrzane, coś osłabły i wydawało mi się, że złapały robaki. Podałem i było bardzo dobrze. Po podaniu tego molika podajemy, ja jeszcze zapomniałem dodać, że molika najlepiej podać na czczo. Czyli gołębie dzisiaj dostają jeść, a na drugi dzień po południu dajemy im molika i dopiero po 2 godzinach dajemy gołąbkom karmę. I wtedy najlepiej posprzątać i wszystko widzimy. Jeżeli się trafią robaki czy nicienie, to ja to powtarzam 2-3 razy, na przykład molika, bo nie wiadomo kiedy robaki w środku zniosły jajka, czyli na przykład te zginą w środku, a za 5 dni z jajek może się już wylęgnąć. Wiadomo, że produkt nie działa na jajka, tylko na nicienie. Za 5 dni może się wylęgnąć znowu, czyli ja podaję po 10 dniach i później jeszcze raz. Po każdym podaniu molika przez 2 dni podaję probiotyk. Probiotyk podaję do wody w teraz, bo jest wiadomo chłodno, fajnie, tylko musimy wiedzieć, żeby probiotyk podać gołębiom
10 ml to jest na litr wody, czyli dla 20 gołębi, ale gołębie teraz nie wypijają, czyli tyle, ile 20 gołębi wypije, do tego dajemy 10 ml. No ja na przykład mam 40 gołębi, daję 20 ml, powinny dostać 2 litry wody, ale nie wypijają, to ja daję litr 25 i fajnie wszystko wypijają. Po probiotyku następną rzeczą, jaką robiłem, to przez 10-12 dni podaję DIF Extra, ten środek antybakteryjny na salmonelle, E. coli, streptokoki i różne rzeczy. Jest to, odkąd stosuję ten środek DIF Extra i w ogóle tą kurację teraz jesienną, która jest bardzo ważna, wyniki cały czas są bardzo dobre. W oddziale cały czas wygrywam, no wiadomo, w okręgu też wszędzie podium, w mistrzostwach Polski też w tym roku będę trzeci w kategorii. Także odkąd stosuję tą kurację DIF Extra i to wszystko, to gołębie u mnie nie dostają tego syndromu chorego skrzydła, jak to się nazywa, czyli po oblotach, jak to kilka lat miałem z rzędu, także padały mi na skrzydło. U mnie tego nie ma, odkąd ten DIF Extra stosuję. Go przeleczę gołębie 10-12 dni i jest rewelacja. Super, no miałem na początku, jak stosowałem parę lat temu, to po 10-12 dniach to 3-4 gołębi mi normalnie wykręcało, wysychały po tym produkcie. A teraz przez 2-3 lata już mam stado wyleczone i jest wszystko dobrze. I pamiętajcie, koledzy, DIF Extra jest bardzo silnym środkiem. On zabija wszystko i tak samo musimy dobrze dawkować. Czyli 2 ml jest na 20 gołębi, a nie na litr wody. Znaczy, no jest na litr wody, tylko że one nie wypiją. 2 ml musimy dać na 20 gołębi. Mamy 100 gołębi, to dajemy 10 ml na tyle wody, ile te gołębie w dzień wypiją. Nie może tej wody zabraknąć, ale nie może tej wody zostać tak, żeby lepiej niech zabraknie do południa, jak mamy to wylać. I po tej kuracji DIF-em musimy podać 5 dni probiotyk. 10 ml na 20 gołębi. To jest bardzo dobre. W ogóle ja probiotyk teraz w tym sezonie to podaję gołębiom, widać jak się świecą, ja myślę, że to jest, podaję gołębiom 4 razy w tygodniu. U mnie prawie cały czas mają probiotyk. I po tym DIF-ie podajemy 5 dni probiotyk i 5 dni SDT. SDT tak samo również, 4 ml na 20 gołębi. I później ja szczepię, co jest bardzo ważne, też szczepię gołębie Paratyfus Enstow na 21 szczepów salmonelli. Szczepię gołębie tylko roczne i dwuletnie tą szczepionką. No i tak wygląda ta kuracja, którą naprawdę trzeba zacząć. Wiele ludzi, którzy już tą kurację zastosowali, mają bardzo dobre wyniki szpicowe, dziękują nam za pomoc, za wytłumaczenie, jak to wszystko trzeba było wykonać. Także myślę, że jest to taka bardzo, bardzo potrzebna kuracja. I później nie robimy nic, koledzy. Dopiero jak połączymy gołębie po tym szczepieniu, możemy podawać 2-3 razy w tygodniu probiotyk. I jak połączymy gołębie w pary, wniosą jajka, podajemy im 4 dni Trichogreen i 4 dni totalną dezynfekcję. I to są takie kuracje, no nie jest to jakieś tam dużo podawanie chemii, ale są to takie najpotrzebniejsze kuracje. No bez tego, nie ukrywajmy, nie ma tam jakichś wyników. Później ludzie dzwonią, że gołębie im schną, leją, bo poszczepili, bo no, bardzo duży problem mają ze szczepionkami, tymi salmowirem, bo mi się wydaje, że coś tam jest nie tak w tym szczepionce, bo jak poszczepią gołębie, gołębie dostają salmonelli. Myślę, że za dużo jest w środku wirusa podanego i to bardzo szkodzi gołębiom. No i tak to wygląda, koledzy, co do kuracji. No, widać, jak gołąbki są zadbane. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie bardzo udany i owocny. No chciałbym jeszcze o co pokazać, to wentylację w tym gołębniku. Jest bardzo dobra. Bo wiadomo, ja chorowałem na te płuca. Trochę miałem kłopotów z tym, to zainwestowałem w te kominy wentylacyjne. Ja je teraz mam na zimę przytkane. Ale widać, i one są tutaj w tym gołębniku za duże. Ja tutaj myślałem, że jak on będzie większy, to dałem 450, ale wystarczająco w innych gołębnikach zamontowałem 250 te kominy. I rewelacja, bardzo dużo tych kominów już wysłaliśmy hodowcom do Polski, są bardzo zadowoleni. Te kominy można, rozmiary, wszystko zobaczyć, opierzenie u mnie na stronie.
www.palarski.eu w dziale akcesoria na sprzedaż. No i również tam teraz wrzuciłem kilka gołębi takich późniejszych po wdowcach. Można również obejrzeć, tam w akcesoriach są mi pokazane te kominy, wymiary tych kominów. Wszystko, no ja sobie dodatkowo zrobiłem, czego nie mam w systemie, taką szufladę, bo te kominy są za duże. I teraz wiadomo, jest taka pogoda, wiatry, no to ja tak przykrywam sobie delikatnie, tylko odsłaniam, żeby zabierało kurz. Jak i również zainwestowałem w te cele od Hermesa. Myślę, że to jest bardzo dobre, zademonstruję, jak to fajnie szybko. Jak to fajnie szybko sprząta. Jeżeli ktoś prowadzi jakąś firmę i nie ma zbytnio czasu do gołębi, to takie coś warto zainwestować. Posprzątanie 48 cel zajmuje minutę, półtora minuty i bardzo dobrze się to później sprawdza, jak są gołębie młode. Można ustawić na automacie, 2-3 razy włączy się w sezonie lotowym. No i to wszystko. Chciałbym teraz podziękować wszystkim tym, którzy nam zaufali, naszym produktom, którzy osiągnęli wyniki, którzy dzwonią, dziękują. Bez jakiejś porady, jak potrzeba, to proszę dzwonić do mnie. Zawsze pomożemy, ale naprawdę tą kurację, produkty można sobie tam obejrzeć. Dostępne produkty u nas na stronie, w dziale produkty. Jeżeli są jakieś problemy na hodowli czy coś, to bardzo prosimy dzwonić do mnie, ja pomogę. Dziękuję bardzo, dobry lot.